i miło mi prosić magnificencję księdza profesora Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowni państwo, na progu trzeciego tysiąclecia największy z rodu Polaków, Jan Paweł II, skierował do nas słowa moralnego i historycznego zobowiązania. Podczas pielgrzymki w 1999 roku powiedział: nasz wiek XX, nasze stulecie ma swoje szczególne martyrologium w wielu krajach, w wielu regionach ziemi, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały martyrologia pierwsze wieki Kościoła. I to jest do dzisiaj naszą siłą, tamto świadectwo męczenników z pierwszych stuleci. Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia, spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu. Było to w Bydgoszczy 7 czerwca, wspomnianego już 1999 roku. O ile martyrologium Polaków poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej pod okupacją niemiecką zostało już przez badaczy w znacznej mierze zbadane i udokumentowane, o tyle wielka Golgota Wschodu nadal oczekuje na podjęcie rzetelnych i wnikliwych studiów. Jest to zadanie pilne, gdyż odchodzą powoli świadkowie tamtych wydarzeń, a czas bezlitośnie zaciera ślady zbrodni. Do oficjalnego języka powraca słownictwo nawiązujące wprost do kłamstwa katyńskiego, a samej zbrodni katyńskiej nadal odmawia się statusu zbrodni ludobójstwa. Nierozwiązana pozostaje kwestia pełnego zadośćuczynienia ofiarom deportacji Polaków do nieludzkich ziemi oraz powrotu do ojczyzny ich potomków. Okoliczności te nakazują z uznaniem odnieść się do inicjatywy zorganizowania konferencji naukowej zatytułowanej Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na wschodzie po agresji sowieckiej na Polskę 1939 roku. Wszystkim organizatorom tej konferencji składam gratulacje, a uczestnikom życzę owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księże rektorze.